Witajcie ponownie. Dziś opowiem Wam o rozwiązaniach protetycznych stosowanych na implantach. Implantoprotetyka to dział stomatologii zajmujący się odbudową protetyczną zębów na implantach. Na implantach możemy wykonać pojedyncze korony, mosty lub protezy całkowite. Pojedyncze korony na implantach stosujemy w przypadku braku jednego lub kilku zębów. Jest to alternatywa dla tradycyjnego mostu, dzięki której nie musimy szlifować własnych zębów. Mosty na implantach to uzupełnienia minimum 3 zębów, ale możemy je stosować również w przypadku większej ilości braków lub u pacjentów bez zębów. Aby wykonać most, potrzebujemy minimum 2 implantów. W przypadku całkowitego braku zębów możemy również wykonać protezy ruchome osadzone na minimum 2 implantach w łuku dolnym i przynajmniej 4 implantach w łuku górnym. Proteza na implantach może mieć podparcie punktowe, np. na lokatorze lub wkładzie kulowym. Jednak największy komfort daje pacjentowi podparcie protezy na złożonej konstrukcji metalowej, czyli belce, która zapewnia dobre utrzymanie i stabilizację protezy na podłożu. W klinice Dental Sense rekomendujemy stosowanie prac przykręcanych do implantów, które umożliwiają łatwy serwis i naprawy. Eliminujemy również ryzyko pozostawienia resztek cementu w miejscu połączenia implantu z koroną. Należy jednak pamiętać, że ostatecznie o wyborze metody osadzenia pracy decydują warunki w jamie ustnej pacjenta.